Rady Miejskiej w Iławie. Na dzisiejszych obradach witam burmistrza miasta Iławy pana Dawida Kopczewskiego, zastępczynię burmistrza miasta panią Dorotę Kamińską, prezesów miejskich, spółek, dyrektorów jednostek, kierowników wydziałów, szefów służb inspekcji i straży, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli mediów. Witam państwa radnych Rady Miejskiej w Iławy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów podczas dzisiejszych obrad wyznaczam wiceprzewodniczącego pana Andrzeja Rykaczewskiego. Przystępujemy do przyjęcia porządku obrad 4 sesji Rady Miejskiej w Iławie. Bardzo proszę państwa uwagę. Proponowany porządek obrad otrzymaliście państwo razem z zaproszeniami. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z państwa ma jakiekolwiek propozycje? Uwagi? Nie widzę. Stwierdzam zatem, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad 4 sesji bez głosowań. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2029. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu jako pierwsze po rozpatrzenie punkt przedłożenie przez burmistrza miasta Radzie Pisemnej wersji wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2029 w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu. Ten dokument państwo otrzymali, ostateczną wersję wieloletniej prognozy finansowej w formie jednolitego tekstu i uzasadnienie do tego projektu. Zatem możemy przejść do kolejnego punktu. Czytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj udzielam głosu panu burmistrzowi. Pani Skarbnik, bardzo proszę. W sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta Iławy projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2029. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Iławy na lata 2019-2029. Dnia 29 listopada wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zarządzenie numer 0050/74/2018 burmistrza miasta Iławy z dnia 9 listopada w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Iławy na lata 2019-2029 w systemie elektronicznym DESPIA. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem zgodności z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, co następuje. Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta Iławy przewiduje w latach 2019 dochody w wysokości 154 988 322 zł i wydatki ogółem w wysokości 159 130 241 groszy. Deficyt wynosi 4 141 919 zł. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 34 460 820 zł i 40 groszy. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta Iława na lata 2019-2029 wynika, że relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2019 i w latach następnych została zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie postanowił jak następnie. Dziękuję. Z marszu powinniśmy przejść do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta, ale każde głosowanie powinno poprzedzić dyskusję. Zatem jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Pan radny Włodzimierz Kasza. Jeśli chodzi, panie burmistrzu, szanowni zebrani, jeśli chodzi o WP roku 2019, życzyć nam wszystkim należy do tego, żeby w nadchodzącym roku sprzedaż zaplanowana na około 10 milionów złotych rzeczywiście nastąpiła. Jest to na pewno bardzo istotne, ponieważ raz sprzedaż majątku, po drugie środki unijne pozyskiwane, one bardzo decydują o tym, co w naszym miastem będzie się działo. Ja oczywiście przyjrzałem się też, co będzie w latach następnych. No i trzeba przyznać, że nie są one budujące, tak
takim sensie, że po pierwsze kwoty, które są planowane do sprzedaży, są bardzo niskie. Z tego wniosek, że sprzedaliśmy już chyba wszystko, co możliwe. No ale mimo wszystko pewnie będzie taka okazja, żeby poznać ten temat, ponieważ istotnym jest fakt, że w tym roku planowanym 2019 no, mamy około 10 milionów. Co sprzedajemy, tak? To jest taka pierwsza rzecz, nasuwa się od razu taki wniosek. Druga sprawa, niezwykle istotna. Pytanie takie nasunęło mi się przy analizie WPF-u. Co spowoduje znaczący spadek wydatków bieżących? Czy też jak zamierza się zmniejszyć te wydatki bieżące w kolejnym roku, w 2020, gdyż w 2019 zaplanowane jest 136 milionów złotych, a w roku 2020 116, tak? 136, 116, a więc to będzie bardzo znaczny spadek. Sam ciekaw jestem, w jaki sposób do tego dojdziemy. Martwi oczywiście ta kwota planowanego długu w wysokości 37,4 miliona złotych w tym roku 2019, ale na szczęście jest to taka w miarę bezpieczna wielkość, która przy planowanym deficycie w wysokości 4 milionów złotych wskazuje na to, że chyba nie ma innego wyjścia, aby domknąć budżet tego planowanego 2019 roku. Pytanie jest też, no jak zamkniemy jeszcze ten rok 2018, bo to będzie decydowało o tym. Cieszy natomiast fakt, że kolejne lata 2021-2022 wskazują w WPF-ie na no, znaczne obniżenie zadłużenia do poziomu 15-20 milionów złotych, a w ostatnim artykule wywiadu, to znaczy w wywiadzie, którego pan burmistrz udzielał, no jest też takie obiecanie tego, że będzie dążył, żeby rzeczywiście to zadłużenie było niskie. Jest to niezwykle ważne. Trzeba też stwierdzić, że po roku 2020 wydatki majątkowe na te przedsięwzięcia wieloletnie wyglądają bardzo ubogo. Tak? One są ubogie, a opis i w zasadzie jego brak, można tak powiedzieć, w punkcie czwartym objaśnienia przyjętych wartości jest tego potwierdzeniem. No, ale trzeba przyznać, że analizując i dyskutując w swoim klubie wieloletnią prognozę finansową, doszliśmy do wniosku, że trzeba wesprzeć pana burmistrza, jako że ten budżet jest budżetem no, trochę takim, że tak powiem, spadkowym, tak? Że po poprzedniku. No i myślę, że ten WPF, tą wieloletnią prognozę finansową, którą przeglądałem, ona została zrobiona zupełnie inaczej, tak bardziej powiedziałbym czytelnie niż poprzednia wersja, no ale to chyba wynikało z braku czasu. Także zdecydowaliśmy to wspólnie, że jako klub radnych dla Iwany będziemy głosowali za przyjęciem projektu 2019. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do innego głosowania. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania. Wojko Edwa. Za. Foryś Ryszard. Wstrzymuję się. Hatała Stefan. Wstrzymuję się. Jackowska Edwa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wiecznikowski Zbigniew. Za. Młodek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Felix. Za. Rozbolski Dariusz. Wstrzymuję się. Rykaczewski Andrzej, wstrzymuje się. Rykaczewski Piotr. Wstrzymuje się. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech, nie ma, przepraszam. Woźniak Tomasz. Za. Rzeżyńsk Martyna. Wstrzymuje się. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2019-2029 przy 13 głosach za i 6 głosach
4 porządku obrad uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok. Pierwszy punkt to przedłożenie przez burmistrza miasta Rady Pisemnej wersji projektu budżetowej w formie jednolitego tekstu i przedstawienie uzasadnienia do projektu, i to się już stało. Przejdźmy do kolejnego punktu. Odczytanie wymaganych przepisami ustawy o finansach publicznych opinii regionalnej izby obrachunkowej. I pani Stanisław, teraz jeszcze proszę. Uchwała w sprawie orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 grudnia w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Iława projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej miasta Iławy na rok 2019 i pozytywnie opiniuje możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu miasta Iławy na rok 2019. Dnia 15 listopada wpłynął do regionalnej izby obrachunkowej projekt uchwały budżetowej miasta Iława na rok 2019. Burmistrz miasta zarządzeniem nr 050/75/2018 dnia 9 listopada w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Iławy na rok 2019 przedłożył powyższy projekt Radzie Miejskiej Iławy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków na rok 2019, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera również objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, wydając opinię o możliwości finansowania deficytu przedstawionego przez burmistrza miasta Iława, ustalił, co następuje. W projekcie budżetu miasta Iława planowane dochody na 2019 rok wynoszą 154 988 342 zł. Planowane wydatki 159 130 241 zł. Deficyt budżetu wyniesie 4 140 919 zł. Przychody budżetu miasta wyniosą 12 651 919 zł, natomiast rozchody wyniosą 8 510 000. Burmistrz miasta Iława w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Wymienione źródło przychodów zgodne jest z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sposób sfinansowania deficytu budżetowego przedstawiony w załączniku nr 7, będący integralną częścią projektu uchwały budżetowej. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowione w sentencji uchwały. Dziękuję. W tej sytuacji proszę przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów panią Martę Jackowską o czytanie opinii komisji do projektu budżetu miasta na 2019 rok. Szanowna Rado, zgodnie z trybem procedowania uchwały budżetowej jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów imieniem przedstawiam Szanownej Rady opinię dotyczącą projektu uchwały budżetowej miasta Iławy na 2019 rok. Dochody budżetu miasta. Dochody ogólne prognozowane są na poziomie 155 728 000, z czego dochody bieżące na poziomie 135 543 000, a dochody majątkowe na poziomie 20 184 000. Zdaniem komisji dochody bieżące zaplanowane zostały poprawnie zgodnie z aktualną wiedzą. Dochody własne bieżące oszacowane zostały naszym zdaniem bardzo ostrożnie, z minimalnym ich wzrostem w porównaniu do 2018 roku. Ich wykonanie jest realne i nie wzbudza niepokoju komisji. Wpływy z dotacji i subwencji są prognozą wynikającą z ustaleń z Ministerstwem Finansów i według komisji zostały one zaplanowane prawidłowo. Na te dochody nie mamy realnego wpływu, w związku z powyższym komisja szczegółowo z nimi się zapoznała i przyjęła do wiadomości. Natomiast dochody majątkowe, zdaniem komisji, to szacunki bardzo ambitne, a ich wykonanie będzie bardzo trudne. Ale mamy nadzieję, że zrealizowane. Wydatki szacowane są w wysokości 159 810 000, z czego wydatki bieżące na poziomie 136 371 000, a wydatki majątkowe na poziomie 23 498 000. Różnica pomiędzy wpływami do budżetu a wydatkami na kwotę 4 141 000 powoduje deficyt, który sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym. Kwestii przyjmowania i wprowadzenia zmian w projekcie budżetu gminy regulują w szczególności dwie ustawy. Ustawa z 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz ustawa z 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych. Budżet gminy, czyli plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej gminy, jest wyłączną inicjatywą uchwałodawczą organu wykonawczego gminy, w naszym przypadku ministra. Rada gminy może wyłącznie kompetencje, posiada wyłącznie kompetencje do jego uchwalania i dokonywania w nim zmian w trakcie roku budżetowego. Komisja stwierdza, iż projekt budżetu po stronie dochodów zabezpiecza środki na jego realizację, a założenia dla zbilansowania są prawidłowe i nie zawierają nadmiernie ryzykownych składników stanowiących zagrożenie dla jego wykonania. Biorąc pod uwagę, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje projekt budżetu miasta Iławy na 2019 rok. Dziękuję. Przejdźmy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości po dyskusji nad projektem budżetu zauważyliśmy, że jest on budżetem takim bardzo ostrożnym, bardzo mało rozwojowym, nie dającym impulsu na rozwój miasta. I według nas są miejsca, gdzie wydatki są źle jakby ulokowane. Nie chciałbym tu czytać wszystkiego i naszych wniosków, natomiast kilka punktów. Bardzo mocny nacisk widzimy na promocję, czyli jakiś taki marketing, a nie prawdziwą pracę. W dziale na przykład promocja jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do ubiegłego roku zwiększono wydatki na tak zwane gadżety, jak pani wiceburmistrz Krojewska wcześniej na którymś ze spotkań powiedziała, to jest 155 700 zł. W dziale administracji, na przykład publicznej, w punkcie Urząd Gminy mamy zwiększenie 753 tysiące. Uważamy również za niecelowe wydatkowanie około 500 tysięcy na tą majówkę lotniczą. Natomiast nie jesteśmy za tym, aby likwidować jej. Znaczy, widzielibyśmy to, jakby inaczej rozłożyć koszty, czyli zaangażować bardziej sponsorów i tam szukać środków. Chyba, że po prostu nie będzie nas stać jako miasto, bo słyszymy, że jest ten po prostu rezygnację z tego wydarzenia. Natomiast jeszcze mam tutaj co do wniosków mieszkańców, tam bardzo mało zostało zrealizowanych tych wniosków. Nie słuchamy mieszkańców. W tym punkcie tutaj chciałbym troszkę się również poskarżyć, bo prosiłem o interpelacji o dane właśnie dotyczące wniosków mieszkańców do budżetu miasta. Z panią skarbnik ustaliłem, że dostanę w późniejszym terminie. No nie dostałem tego w ogóle, więc nie mam tutaj, też mam tam uwagi, natomiast nie mam pełnej wiedzy, jak te środki zostały zagospodarowane. Brakuje nam też jakiejś zadbania o mieszkalnictwo czynszowe. Tutaj pan burmistrz w którymś ze spotkań powiedział, że będzie z ITBS-em, przepraszam na moją interpelację, powiedział, że ITBS będzie zaciągał kredytu. Według nas kredyty na budowę budynku wielorodzinnego, według nas można byłoby skorzystać na przykład z rządowego programu Mieszkanie Plus. Jest tu tego troszkę więcej, natomiast nie chciałbym przedłużać i wniosek naszego klubu jest taki, że nie możemy poprzeć takiego budżetu, będziemy głosowali przeciwko. Dziękuję. Dziękuję panu radny Farkoj. Ale uważam, że one są dużej
Szanowni Państwo, w każdym budżecie jest to pocieszające, że zawsze istnieje możliwość wykonywania pewnych zmian. Więc mi się wydaje, że nie ma potrzeby przejmowania się aż tak bardzo, bo ja nie pamiętam takiego budżetu, żeby ktoś tam był, żeby wszyscy byli zadowoleni, prawda? Są osoby, które wykonując czy planując pewne czynności w mieście, czy wykonania, dokonania, no chciałby bardzo zmienić. Każdy z nas dąży do tego. Ale właśnie to, że kiedy pojawiają się jakieś na przykład nieplanowane wydatki, czy wydatki niecelowe, to w trakcie roku jest możliwość zweryfikowania tego przez pana burmistrza. Pan burmistrz wskazywał nam również na to, że w ten sposób zamierza kontynuować swoją działalność, więc nie ma potrzeby tego, aby się już przejmować tym, że coś tam nie zostało doinwestowane, czy coś nie zostało ujęte, bo jak nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ja nawet celowo nie zgłaszałem nic związanego z finansami, ponieważ znam sytuację, jaka jest i czym się kierował, czym się kieruje burmistrz rozpoczynający swoją kadencję. Więc oczywiście bardzo dobrze się stało, że już w tej chwili pojawiają się środki unijne, prawdopodobnie wynikające z działalności poprzednika. I tu przejście zaplanowane jest tam ponad prawie 12 milionów chyba złotych na działania z środków unijnych wzięte. I świetnie, że jest zaplanowana ta rezerwa ogólna, z której burmistrz będzie mógł zawsze w odpowiednim czasie zareagować i te 770 milionów, bo tyle jest na rezerwie ogólnej, to znaczy 770 tysięcy złotych, przepraszam, wyliczyłem się głowy procesowej, w każdym razie jest to około 50% dopuszczalnej wielkości, którą można byłoby zaprogramować. Z tego co pamiętam, proszę Pani Ewa mi poprawi, to na ten cel przeznacza się zwykle 1% z tej z wydatków na rezerwę ogólną. Poza tym na rezerwę celową też około 440 tysięcy złotych jest przeznaczone. Nie wiem, czy te procenty Pani Ewa, bo Pani była zajęta, czy one się zgadzają. 1% tak, z wydatków i 5% w przypadku tych złożeń, które nic się nie zmieniło od tych czasów. I drodzy Państwo, w związku z tym, że jako klub radnych dla Iławy zdecydowaliśmy również wspierać ten budżet, który został wspólnie stworzony z poprzednikami. Będziemy głosowali za przyjęciem budżetu na rok 2019. Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń, ale Pan Burmistrz wyraził chęć. Proszę. Chciałbym się odnieść do tych słów Pana Wiceprzewodniczącego Kaczyńskiego. W kwestii takiego wyjaśnienia, pewnie zdania Państwo nie zmienią, ale pozwolę sobie aby kontrargumentować. Jeśli chodzi o promocję, zwiększenie środków na promocję, wiąże się to z tym, że środki zostały przesunięte w ramach, czyli przesunięte z Centrum Sportu do naszego Wydziału Komunikacji Społecznej, dlatego mamy to w budżecie zagwarantowane. Tu jest wzrost z tego tytułu. Tak więc nic takiego się nie dzieje, że wykładamy dodatkowe środki. To jest na obsługę lotniczej majówki i silniku Inspiracji. Jeśli chodzi o samą lotniczą majówkę, tak jest ona kosztowna, ale no, trzeba sobie chyba o to jasno powiedzieć, stała się taką wizytówką naszego miasta i jest bardzo chwalona, więc decyzja jest taka, że kontynuujemy tę imprezę w tym kolejnym roku. Zdajemy sobie sprawę z tych kosztów, jakie są. Tutaj Pan też wspomniał o tym, o pomocy sponsorów. Ta pomoc sponsorów jest. Z tego co wiem, to poprzednia Pani Wiceburmistrz Junkier usilnie zabiegała o wsparcie sponsorów. My tą działalność kontynuujemy. Jeśli Pan ma dojście do jakichś sponsorów, którzy chcieliby nas wesprzeć, z chęcią się z nimi spotkam, więc myślę, że tutaj skorzystam z odpowiedzi Pana bardzo chętnie. Jeśli chodzi o bloki rzeczowe, tak, deklarowałem takie działania. Tutaj mogę powiedzieć, że jeszcze zostanie już wybudowany, z tego co wiemy, bodajże w okolicach połowy przyszłego roku, ponieważ dostaliśmy też kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na połowę kwoty, jeśli dobrze pamiętam. Będziemy podnosić też kapitał ITBS-u po to, żeby ten wkład własny zapewnić, więc to będzie kontynuowane i będzie się działo. To jest na ten blok powstanie na tak zwanych zonach inflacyjnych. Docelowo powstaną tam dwa. W przyszłym roku
pierwszego bloku. Jeśli chodzi o urząd i o kwotę 700 tysięcy, ona jest dużo wyższa o ponad 300 tysięcy, tylko i wyłącznie dlatego, że realizujemy ten projekt, e-urząd, przepraszam. I to jest kwota zeszłego roku, jest zwiększona o kwotę tego projektu, dlatego jest to zwiększenie. Zależało zapewnić wszystkie odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę. Więc tutaj też nie ma żadnego takiego zwiększenia niespodziewanego, to jest po prostu konsekwencja pewnych działań, plus to, że mamy dodatkowy projekt, który siłą rzeczy zwiększa budżet. Jeśli chodzi, pozwolę sobie już kończąc tytułem zamknięcia mojej wypowiedzi, o samo zadłużenie miasta. Pewnie każdy z nas by chciał, żeby to zadłużenie było niższe, żeby ten deficyt był niższy, ale tak gdybyśmy wzięli pod uwagę procenty, z jakimi się teraz mierzymy tego zadłużenia, w kontekście tych ustawowych procentów, które zobligowałyby nas do jakiejś walki tutaj o budżet takiej heroicznej, czyli przekroczeniu 60%, to naprawdę mimo wartości bezwzględnej zadłużenia 30, powiedzmy 4 milionów na koniec przyszłego roku, która pewnie większość z nas przeraża, jeśli chodzi o jakby sumę bezwzględną, tak, to w procentach miasto nie jest aż tak bardzo zadłużone, bo wynika, bo wynoszą one około 30%. Do 60% ustawowych tych procentów, które skłaniałyby nas do drastycznych cięć, jest bardzo daleko. Ja rozumiem niezadowolenie ogólne, że powinniśmy zadłużenie zmniejszać, ale chciałbym też Państwu uspokoić, że jeśli chodzi o takie wymogi ustawowe, pod które podlegamy, to sytuacja w tym momencie nie jest dramatyczna. Dziękuję. Jest wręcz, bym powiedział, taka dosyć spokojna. Czy są dalsze zgłoszenia? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2019 rok? Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Przeciw. Tatała Stefan. Przeciw. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeźnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Taśnik Włodzimierz. Za. Rogowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Przeciw. Rychaczewski Andrzej. Przeciw. Rychaczewski Piotr. Przeciw. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Nie ma. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Przeciw. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Iławy na 2019 rok przy 13 głosach za, 6 głosach przeciw. Najważniejszy punkt dzisiejszego porządku obrad mamy za sobą. Kolejny punkt, 5, przewiduje podjęcie uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029. Państwo otrzymali projekt przed posiedzeniem komisji. Materiał był omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji, ale mimo to bardzo proszę przewodniczących o odczytanie opinii. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów za przyjęciem uchwały. Komisja Oświaty za. Komisja Problematyki Społecznej za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029. Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Natała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Jeźnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Maczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Krasek Elżbieta. Za. Taśnik Włodzimierz. Za. Rogowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Przepraszam. Woźniak Tomasz. Za. Wyżnic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029. Kolejny projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok. Projekt Państwo otrzymali. Materiał był omawiany, opiniowany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie.
Komisja Promocji i Społecznej do zatrudnienia głośnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Za. Wiecznikowski Zbigniew. Za. Młodek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Rasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rogowicz Feliks. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżlic Martyna. Za. Żliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta w 2018 roku. Kolejny projekt uchwały dotyczy reprezentowania miasta w Związku Miast Polskich. Projekt Państwo otrzymali, był omawiany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie za. Komisja Proponowki Społecznej pozytywnie jednogłośnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Bardzo proszę. Wojtek Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wierzchnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rozborski Rochowicz Feliks. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Jestem za. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżlic Martyna. Za. Żliński Jarosław. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie reprezentowania miasta w Związku Miast Polskich. Kolejny projekt uchwały to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wola do Stowarzyszenia pod nazwą Wolnictwo Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Państwo ten projekt otrzymali, opiniowali. Proszę o przedstawienie. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie za. Komisja Promocji Społecznej pozytywnie jednogłośnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały. Proszę. Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Za. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wierzchnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Rasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Feliks. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmieniającą w sprawie przedstawienia Gminy Miejskiej Wola do Stowarzyszenia pod nazwą Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyznaczenia przedstawicieli Stowarzyszeniu Gmin Euroregion Bałtyk. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie za. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie jednogłośnie. Czy są pytania? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Proszę. Wojko Edward. Za. Boryś Ryszard. Tak. Tatała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wierzchnikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Prasek Elżbieta. Za. Ptasznik Włodzimierz. Za. Rochowicz Feliks. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyżlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Euroregion Bałtyk. Kolejny projekt uchwały dotyczy dzierżawy nieruchomości oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. Mowa Państwo pamiętają, to jest projekt uchwały, który zdjęliśmy z porządku obrad na poprzedniej sesji. Dziś on wrócił, został umówiony na posiedzeniu komisji, już nie wzbudzał takich wątpliwości jak poprzednio. Został omówiony, zaopiniowany. Proszę o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie przy 3 głosach wstrzymujących się. Komisja Oświaty i Kultury 4 za, wstrzymujących się. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie przy 4 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących się. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Wojko Edward.
Za. Borys Ryszard. Wstrzymuje się. Tatała Stefan. Wstrzymuje się. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Mieszkowski Zbigniew. Za. Wodek Michał. Za. Paszkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Brasek Elżbieta. Za. Rasznik Włodzimierz. Za. Rogowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Wstrzymuje się. Rychlik, przepraszam, Rygaczewski A, Andrzej, wstrzymuje się. Rygaczewski Piotr. Wstrzymuje się. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Krzysztof Martyna. Wstrzymuje się. Kryliński A. Za. 6. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie dzierżawy nieruchomości oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Łowa przy 13 głosach za i 6 głosach wstrzymujących. Kolejny projekt uchwały dotyczy uchwalenia planu prac Rady Miejskiej na 2019 rok. Państwo otrzymaliście projekt planu pracy Rady na kolejny rok drogą mailową. Materiał został omówiony na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Ja dodam tylko, że uwzględnione zostały wszystkie Państwa propozycje, które spłynęły do mnie w odpowiednim terminie. W projekcie uchwały pojawiły się orientacyjne daty zwoływania kolejnych posiedzeń. Ja myślę, że one w 95% się pokryją z rzeczywistością. Czy odnośnie tego projektu mają Państwo jakiekolwiek pytania? Jeśli nie, to proszę o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie za. Komisja Problematyki Społecznej jednogłośnie za. Dziękuję. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Wojtek Edward. Za. Borys Ryszard. Za. Katała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wieczki Zbigniew. Za. Młodek Michał. Za. Paszkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Brasek Elżbieta. Za. Strażnik Włodzimierz. Za. Rokowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Rykaczewski Andrzej. Za. Rykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żyliński Jan. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok. Kolejny projekt uchwały dotyczył uchwalenia planu pracy komisji na 2019 rok. Przewodniczący komisji uwzględnili Państwa postulaty. Jedyne wspomniałem o tym na posiedzeniu komisji, powtórzę, jeśli tutaj mielibyśmy nad czymkolwiek dyskutować, to tylko na tym, że niektóre debaty się po prostu pokrywają z tematami sesyjnymi. Było bardzo mało czasu, nie byliśmy w stanie tego dograć, ale tutaj przyjmiemy w kontekście kolejnych planów inną metodologię, także i to zostanie dopracowane. Natomiast oczywiście tutaj też wnioskuję do przewodniczących komisji, żeby każdorazowo upewniać się, że te tematy się nie pokrywają, dostosowywać jednak w trakcie roku plan pracy do rzeczywistości. Bardzo proszę o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie za. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Proszę o przeprowadzenie ustawy. Pan Radny Chorosz, bardzo proszę. Bo i tu chodzi o te trzy komisje, czy komisja jeszcze rewizyjna? Wszystkie trzy. Wszystkie komisje. A o komisję rewizyjną? Plan pracy. Upewnij się, Pani Radny. Właśnie dlatego zadałem. Proszę o sekundę cierpliwości. Ale w pierwszym punkcie. Może wyjaśnię, panie przewodniczący, że dlaczego? Ponieważ do komisji rewizyjnej chciałem dorzucić dwa punkty, a konkretnie nie mam tutaj wpisanego MZK i wodociągu, kontroli MZK i wodociągu. I dlatego moja możliwość. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć. Pani Spyszko, mam nadzieję, żeby Pan wzięli głosu. Jako wiceprzewodnicząca tej komisji, Panie Radny Foleś, mówiliśmy się, że jeżeli wynikną w roku jakiekolwiek dodatkowe punkty do zweryfikowania, to że na końcu prowadzenia komisji rewizyjnej jesteśmy
na ten punkt otwarci. W każdym momencie, jeżeli pan zgłosi wodociągi, idziemy do wodociągu. Tylko po prostu trzeba to powiedzieć na pierwszym posiedzeniu komisji rewizyjnej, że w lutym chciałby pan jeszcze dodatkowo wodociągi, idziemy do wodociągu. Mogę, bardzo proszę, pani przewodnicząca, ja to bardzo to pani no, i przewodnicząca i wice, pani ma dużo funkcji właśnie, ja to zrozumiałem dokładnie, tylko że uważam, że takie zakłady jak MZK i wodociągi to są główne, prawda? Także należało mi w tych punktach udzielić. No i tyle. Pani radny, przepraszam najmocniej, ale było głosowanie na naszym posiedzeniu komisji. Było głosowanie, bo pan za nie rozumie w tym momencie tej dyskusji. Pani kolego, umawialiśmy się, że jeżeli wynik ma jakieś dodatkowe punkty, działamy i nie unikamy tego tematu absolutnie. Było przegłosowane, był pan za, więc nie rozumiem tej dyskusji w tej materii. No, w przypadku każdej komisji, jak i planu pracy rady, był czas na to, żeby zgłaszać propozycje. Dzisiaj ja uważam temat za zamknięty. Projekt przegłosowaliśmy na posiedzeniu komisji. Plan pracy komisji rewizyjnej jest załącznikiem do uchwały, także pozostaje na możliwość głosować. Proszę. Wojtek, tak? Proszę. Za. Borys Ryszard. Za. Natała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wiercznikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Oczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Wrasek Elżbieta. Za. Strażnik Włodzimierz. Za. Rokowicz Felic. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławiński Tomasz. Za. Woźniak Tomasz. Za. Wyszlik Martyna. Za. Krzywiński Jan. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy komisji na 2019 rok. Ostatni projekt uchwały dotyczy ustalenia dyżurów radnych na pierwsze półrocze 2019 roku. Projekt państwo otrzymali, był opiniowany na posiedzeniu komisji. Powtórzę to, co mówiła pani radna Ewa Jackowska, że oczywiście istnieje możliwość wymiany pomiędzy państwem, jeżeli to mukolwiek termin nie odpowiada. Dyżury radnych odbywać się będą w sali, w salce konferencyjnej przy Wydziale Komunikacji Społecznej. Natomiast gdyby były jakieś ostateczne sytuacje, że jednak nic z państwa nie mógłby się na dyżurze pojawić, to ja w tych godzinach zawsze też w biurze przewodniczącego jestem. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie jednogłośnie. Komisja Oświaty jednogłośnie za. Komisja Problematyki Społecznej pozytywnie jednogłośnie. Przejdźmy do głosowania. Wojko Edwa. Za. Borys Ryszard. Za. Natała Stefan. Jestem za. Jackowska Ewa. Jestem za. Kamiński Michał. Jestem za. Wiecznikowski Zbigniew. Za. Młotek Michał. Za. Paczkowski Dariusz. Za. Pogodowska Anna. Za. Wrasek Elżbieta. Za. Strażnik Budzimierz. Za. Rokowicz Felix. Za. Rozborski Dariusz. Za. Wykaczewski Andrzej. Za. Wykaczewski Piotr. Za. Sławieński Tomasz. Za. Szymański Wojciech. Oj, przepraszam. Gowniak Tomasz. Za. Wyszlic Martyna. Za. Żyliński Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy komisji na 2000, przepraszam, dyżurów radnych na pierwsze półrocze 2019 roku. Zakończyliśmy głosowanie nad projektami uchwał. Ogłaszam 15 minut przerwy. Zamykam obrady. Jesteśmy przy punkcie 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta. Państwo otrzymali sprawozdanie. Trafiło do nas w dniu dzisiejszym. Czy w kontekście sprawozdania mają państwo pytania? Pani radna Ewa Jackowska. Tak, ja może tak powiem raz. Poproszę o cel spotkania z komendantem Kaspada Iwowa, z panem Mirosławem Sińskim, z panią Magdaleną Rogaty, z panem Markiem Złocińskim z Izby Gospodarczej. I spotkanie z dyrektorem samorządowej szkoły w przedstawie zatrudnienia do zamiaru. Te kwestie mnie interesują.
Nie znam kalendarza pana burmistrza, ale zakładam, że jeśli miałby wpisywać każde spotkanie i tłumaczyć się z każdego spotkania, to by nam sesji nie starczyło na to. Mam propozycję taką, bo ta sprawa będzie wracać, żeby albo wpisywać najważniejsze spotkania i szerszą informację na ten temat, albo po prostu przy mniej istotnych spotkaniach nie wpisywać takiej informacji wcale. Bardzo proszę. Problem w tym, że nie wiadomo, co uznać mniej istotnych spotkania. Spotkania uważam, że wszystkie spotkania, które odbywam, są równie istotne. Może nie takiego samego kalibru, ale równie istotne. Te wszystkie spotkania, o których pyta pani radna, przede wszystkim były spotkaniami koordynacyjnymi, przywitaniem się z moją osobą, też zapoznaniem się z osobami, które do mnie przychodzą. I tak naprawdę na tym mógłbym to zakończyć. Jedynie spotkanie z panią Magdaleną Oczartę było też spotkaniem takim informującym, że gazeta w niedalekiej przyszłości przekształci się, będzie inny format, inne może cele sobie też ta gazeta postawiła i propozycja po prostu nowego dziennika, nowej formy współpracy z tą gazetą. Pozostałe spotkania były typowo takie kulturalne, omówienie takich spraw bieżących, co w 2019 roku mogłoby się zadziać przy współpracy z tymi organizacjami, co jeszcze nie zostało z poprzedniej kadencji może dokończone. Takie typowo spotkanie zapoznawcze. A w sprawie zagminienia, to zamknięcia w samorządowej szkole? Które tutaj poprosiłam o taki kontrakt. Chodzi o to, że ma w tej chwili pracownika na stażu, który kończy staż tam od końca grudnia, a brakuje on do pracy w tak administracji, bo tam jest tylko pani sekretarka i w związku z tym, że realizuje dużo zadań związanych z pomocą psychologiczną i pedagogiczną, no to pani dyrektor wskazała, że byłoby dobrze, gdyby mogła mieć zatrudnioną drugą taką osobę jako sekretarka, referent. Natomiast skończył studia, że ja po prostu już powiedziałam, że przyjrzę się wszystkim szkołom, no bo jakby nie można jednostkowo rozpatrywać każdej z nich, tylko wtedy trzeba przyjrzeć się bardzo małymi zasadami, które obowiązują wszystkie szkoły. I tak na tym się spotkanie skończyło. Czyli mam rozumieć, że nie padła deklaracja? Nie. Wpisać temat, żeby nie było czego dotyczy spotkania. Nie, żadnej deklaracji nie padły. Podał tylko informację, że te wnioski zostaną tutaj przeanalizowane, ale w kontekście wszystkich szkół. Czy mamy dalsze pytania? Pan radny Rozborski, proszę. Ja mam tutaj takie pytanko w sprawie tego spotkania z właścicielem działki pod budową szkoły na osiedlu Piastowskim. I do drugiego zastępcy. Spotkanie z Wojciechem Złudzińskim przy zawodowym sprawie do dużej majówki. Spotkanie z firmą Kagiero, z firmą w sprawie majówki też lotniczej i spotkanie z dyrektorem portu w sprawie majówki. Jeśli chodzi o spotkanie z sprawie działki, tak jak wcześniej na komisjach informowałem państwa, przyjechał do nas na nasze zaproszenie właściciel tej działki. Było też spotkanie w bardzo przyjemnej atmosferze. Przedstawiliśmy swoje relacje odnośnie budowy szkoły, o tym, jaki jest plan teraz naszego działania, co się zadziało. To też szansowana chciała się zorientować, czy to, co się musi wydarzyć ze szkołą, to jest, nie wiem, najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie, najbliższe miesiące, czy najbliższe lata, więc umiejscowiliśmy to wszystkie działania w pewnym harmonogramie dla tego właściciela. No i tylko tyle tak naprawdę mogliśmy wnieść w ramach tego spotkania. Zakończyliśmy to spotkanie tą deklaracją, o której też już mówiłem, że postaramy się zadzwonimy w pierwszej połowie lutego do właściciela, który zobowiązał się uzgodnić z rodziną tak naprawdę już na 100%, czy działka będzie sprzedana w tym roku, czy nie. Bo jeśli nie, to trzeba będzie na nią czekać 3-5 lat na przykład. Tak? To będzie wtedy dłuższa już perspektywa. Jeśli się uda kupić działkę, to najprawdopodobniej będzie to w tym jeszcze roku. Przepraszam, w 2019 roku. Jeśli chodzi o lotniczą majówkę, to te spotkania, te trzy firmy, Miona Kagero, pan firma Navigator i wcześniej spotkanie z panem Wojciechem Miejskim, w którym też uczestniczył jeden z przedstawicieli organizatorów takich eventów. Były to po prostu spotkania poświęcone temu, żeby poznać możliwości oferty tych firm, tak, generalnie, co za jaką cenę ewentualnie można
liczyć. Najogólniej mówiąc, firmy te przedstawiły swoje pomysły, bo nawet trudno powiedzieć, że kosztorysy przedstawiły tylko taki w zarysie pomysły na taką imprezę lotniczą i wstępne szacunkowe koszty, ale tylko szacunkowe, więc to nie są jednostkowe rzeczy. I co za tymi kosztami się wiąże, tak? No też jako urząd staramy się pozyskać jak najciekawszą ofertę za najmniejsze pieniądze, bo nikomu z nas nie zależy na tym, żeby wydać duże pieniądze, tylko żeby wydać dobrze te pieniądze. Jest to rozpoznawalna już marka, mówię o lotniczej, o tej jako odbędzie. Więc po pierwsze nie można tego zepsuć pochopnymi decyzjami, wybierając najtańszą ofertę, bo wiemy, że najtańsze nie znaczy wcale najlepsze, bo zatem się wiążą bardzo istotne wydatki i ostatecznie skutki tego przedsięwzięcia. Po drugie, no, ten termin już jest na tyle trudny, bo takie przedsięwzięcia zaczyna się rok wcześniej, a właściwie jak mówi Wydział Komunikacji Społecznej, tak naprawdę pierwsze kroki podejmuje się już po zakończeniu pierwszej majówki i rozmowy z potencjalnymi, że tak powiem, realizatorami tychże. W związku z tym bardziej to, nawet nie wiem, czy to nie bardziej dotyczy już przyszłego roku, czyli 2020, gdybyśmy już o tym myśleli w takiej dłuższej perspektywie, na ile można formułę przebudować na 2019 rok, ponieważ pamiętajmy, że są tam partnerzy pod tytułem Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest na tyle strategiczny i ważny partner, że nie można wystawić się takim plecami i to my teraz zmieniamy koncepcję, bo to tak po prostu nie działa. To jest współpraca z bardzo newralgicznymi partnerami. To jest raz. Dwa, liczba statków powietrznych w tym kraju jest ograniczona i możliwości zorganizowania imprezy. Dwa. Trzy, nas ogranicza położenie nasze. Nie jesteśmy miastem, które ma lotnisko, ani lądowisko, tylko jesteśmy miastem, które posiłkuje się lądowiskami w trzech miejscowościach, prawda? Tylko się Kąty i Bambork, jeśli chodzi o Polską. W związku z powyższym to też jest sporo ograniczenia, ale po prostu wszystkie te spotkania były spotkaniami roboczymi i dotyczyły realizacji pokazania pomysłu na konkretne wydarzenia w trakcie lotniczej majówki. No na tyle, na ile nie mogę powiedzieć, no to czego jeszcze by Pan radny chciał jeszcze informacji. Ja bym chciał wiedzieć, jaki koszt tej majówki będzie, ile zapłacą sponsorzy, ile nocleników zapłacą i inne kwestie, bo to jest bardzo ważne. I byśmy chcieli, my jako radni, może ja tutaj, że się wypowiadam, zadecydować o tej majówce. Bo to jest naprawdę pieniądze potężne są. Bo na lokomotywę wydaje się 400 tysięcy, tutaj 500, tutaj 900. Pozwolę sobie wtrącić, na lokomotywę wydaliśmy 15% z tych pieniążków, własny. Natomiast jeśli chodzi o lotniczą majówkę, to oczywiście jest bardzo drogi event, ale jak wiemy miast, nie jesteśmy wyjątkiem w zadawaniu na eventy pieniędzy, dlatego że idea miasta tworzy się nie tylko poprzez takie codzienne życie, zabezpieczanie zwykłych potrzeb mieszkańców, ale również kieruje się w stronę miasta takimi eventami. Marka pod tytułem Zopatarka, Szanty, Pomarańczowy Raj. To są rzeczy, które gdzieś w przyszłości tworzą markę pod tytułem Miława, czyli miasto, w którym będą chcieli żyć mieszkańcy. Nie tylko ci tu i teraz, ale również musimy myśleć o tych mieszkańcach, których chcemy, żeby oni zostali w tym mieście. Nie możemy myśleć w perspektywie, że my teraz damy wszystkim mieszkańcom pod roku i wszyscy będziemy teraz przez ten moment szczęśliwi, a za chwilę wyludni nam nasze miasto, bo to nie będzie atrakcyjne. A nie będzie atrakcyjne, no przykładem jest tu jedna z firm, która się ulokowała, dzięki temu, że byli na lotniczej majówce, zobaczyli pierwszy event i pomyśleli, a dlaczego firmy nie ulokować tutaj? No to jest taki jeden z przykładów, co może wydarzyć się dzięki takim wydarzeniu. To też otwieranie na nowe rzeczy. To nie jest tak, że ta formuła jest zamknięta i taka już ma być, jak była w ubiegłym roku czy dwa lata temu. Nie, bo my też szukamy nowej formuły na to. Tak? Szukamy, żeby to, co było dobre, trzeba pielęgnować, a dbać o to, żeby było lepsze. I to jest jakby cel, który przyjeżdża. Jeśli chodzi o pieniążki, one są dokładnie zaplanowane w budżecie, które są przygłosowane w takim wysokości, jakie było w poprzednim roku. Z tym, że oczywiście to nie odbarcza nas z poszukiwania sponsorów. My będziemy o tych sponsorów zabiegać, ale dzisiaj to jest za szybko, żeby móc powiedzieć, że ten da sponsor 20 tysięcy, 50, bo takie umowy nie są podpisane, nie wolno nam było tego zrobić, nie usłyszawszy, że budżet jest przyjęty, gdybyśmy cokolwiek.
wielokrotnie zrobili przed podpisaniem Państwa budżetu, to by nas Państwo mogli tutaj rozliczyć z tego, że podpisujemy jakieś zobowiązania jako miasto, nie mając zapewnionych środków w budżecie. Te środki już są, bo Państwo dzisiaj przegłosowali. Natomiast my będziemy robić wszystko, żeby te koszty były najniższe, ale za dobrą jakość. Najniższe, a nie najniższe dla najniższych kosztów. To tyle, jeśli mamy takie odpowiedzi. Tylko trzeba jeszcze jedną rzecz do zrozumienia, że mieszkańcy i obywatele i mamy rozliczą nas za to. To trzeba też pod uwagę wziąć. Bo tak jak pani tutaj mówi, że miasto się promuje. Miasto się nie promuje, hotel Tiffy się promuje. Bo to są prywatniarze i oni mają pieniądze za nocleki, za inne rzeczy. Dlaczego? Jadę na zagranicę czy do innego miasta i nic swojej ławie nie widzę. A takie pieniądze ładujecie w tą promocję miasta. Jedno zdanie, jeśli Państwo pozwolą, ponieważ przy głosowanym planie pracy Rady na miesiąc styczeń mamy informację o planach wydarzeniach kulturalnych, sportowych i wszystkich innych w 2019 roku. W związku z tym ten temat podejmiemy już na komisjach i wtedy szczegółowo tym tematem będziemy mogli się przyjrzeć. Ja przypominam Państwu, że jesteśmy przy sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan burmistrz ad vocem, bo jeśli nie, to panu radnemu Porysiowi chciałbym oddać głos. Tak. Dlatego chciałbym uczulić na to, żebyśmy sobie nie wchodzili w kompetencje, bo za imprezę jesteśmy odpowiedzialni. Oczywiście jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Ja bym to mógł raz na komisji, bo wszystko robię ten wniosek odnośnie imprezy. Jest też wniosek, wiem, że zainteresowanie jest też między innymi falą. Jestem na te tutaj sugestie bardzo otwarty, ale proszę mieć na uwadze, że w styczniu to, co Państwo będziecie opracować na komisji problematyki społecznej, to będzie prezentacja imprezy, a to wtedy będzie można było, zadać pytanie odnośnie kosztów, idei, co i dlaczego. Ale cała odpowiedzialność spoczywa na urzędzie i na pani dyrektor Centrum Kultury. I tego bym prosił, żebyśmy się trzymali. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do punktu termomodernizacji w szkole podstawowej nr 4. I jest ta końcówka jest wyodrębnienie i remont sekretariatów, komunikowanie kondygnacji poprzez montaż platform schodowych, zakup schodołazów. Proszę Państwa, mamy taki schodołaz przecież na dworcu, oni to zamontowali i ja tematem przestrzegam, żeby przestrzec. Uważam, że to nie jest praktyczne, a jeśli jest, to trzeba jakieś inne, to na tym dworcu to stoi, prawda? I to drogo kosztuje i to nie jest do użytku, prawda? Ja bym powiedział, bo dałbym swoją myśl, żeby to zamienić na windę, prawda? I do windy, wjazd, wózkami i tak dalej, jest bardziej praktyczne. Dziękuję. Czy mamy dalsze zgłoszenia w sprawozdaniu międzysesyjnym? Nie widzę. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do punktu 7. Interpelacji i zapytania radnych. W okresie od 17 grudnia do 28 grudnia wpłynęło 7 interpelacji. Klub Radnych PiS złożył interpelację w sprawie bonifikaty osobom fizycznym spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi lub garażami. Tu jeszcze się pojawiła interpelacja w sprawie lotniczej majówki, a także udostępnienia wyników audytów instytucji kultury. Radny Tomasz Sobiński złożył interpelację w sprawie możliwości zamieszczenia grafiki na Murze Więziennym przy ulicy Jasielskiej, ograniczenia prędkości na ulicy Odnowiciela w stronę ulicy Wolsowa Krowego poprzez zamontowanie progu zwalniającego, a o odbywających się rajdach zawiadomić pana komendanta. W sumie tutaj jeszcze taki wniosek jest ze strony pana radnego. Przedstawienia kosztów pokazu fajerwerków oraz porównania tych kosztów z pokazem laserowym i zamontowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego w Urzędzie Miasta. Dodatkowo jeszcze pan radny Sobiński z panem radnym Tomaszem Woźniakiem złożyli interpelację w sprawie przywrócenia do kalendarza imprez Pany Rok Festiwal. Sygnalizowali Państwo, że są kolejne interpelacje dzisiaj, które złożą Państwo na piśmie pan radny Rozborski. Bardzo proszę. Ja mam dwie interpelacje. Jedną to jest właśnie o tej majówce. Jaki to koszt ma być, ile kosztować ma, to noclegi i różne te rzeczy. To będzie jedna interpretacja. A druga interpretacja jest w sprawie odśnieżania. W sprawie tych ciągniczków na tych łańcuchach, tych rzeczy niszczeniu nie ma miejskiego. To też chyba by się do tego, bo trzeba też podnieść, jak to by dokonało się firmy, czy jak. No nie wiem, no ja złożę. Dobrze, dziękuję. Interpelacja trafi na piśmie. Pan Radny Kośmierz, proszę. Na to może tylko.
gratulacje pozwolę sobie zaproszę Państwa, natomiast głosem złożę do Pana Przewodniczącego. Jest to interpelacja z klubu radnych dla Jagody. Dotyczy ona okolic dawnego Galusa i Kamienicy z tunelem. Nie wiem, czy Państwo kojarzą sobie, bo w każdym razie zgłaszają mieszkańcy ulicy Niepodległości 4B. W pobliskim załóg organizowane są spotkania towarzyskie w cudzysłowie oczywiście młodzieży oraz innych mieszkańców, którzy wykorzystują to miejsce dla swoich celów. Macie picie piwa, mocniejszych trunków, załatwianie potrzeb fizjologicznych, palenie tytoniem, przezwłokość funkcjonalistów. Oczywiście, że picie alkoholu w miejscach publicznych jest wiadomo i dozwolone, ale problemem jest permanentny bałagan. Ja tu mam zdjęcia tego miejsca, chciałbym przekazać to ze zdjęciami. Ten bałagan oczywiście zostawiają osoby, które tam się spotykają. Nie jest to właściwe miejsce na tego typu spotkania, ponieważ jest tam hostel, do którego trafiają turyści zwiedzający nasze miasto, także turyści zagraniczni przyjeżdżający na większe imprezy organizowane w naszym mieście. A wiadomo, że taki widok zabawiających się w rozumiany sposób w tym miejscu nie przynosi nam z pewnością kluby. Według mnie trzeba się spotkać z tymi osobami, które tu zgłaszają, wspólnie zastanowić się na sposób rozwiązania tego problemu. Tam prawdopodobnie jakaś brama jest, nie wiem, być może naprawdę zamykać ją, może tylko udostępniać wejście dla mieszkańców, również znajdując naszych żyjących. Także to jest interpelacja, którą przekażę Panu Przewodniczącemu. Dziękuję. Kolejne zgłoszenia, Pani Irena Kyrzyńska, proszę. To było zapytanie o majówkę, a ja chciałabym... Proszę, proszę. Było zapytanie o majówkę, a ja chciałabym zgłosić zapytanie w sprawie udzielenia informacji dotyczących kosztów organizacji imprez miejskich w latach 2014-2018 i stosowne pismo złożone ze strony urzędu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma interpelację? Pan radny Salkońca, proszę. Mogę nie interpelacja, ale jakiś sygnał, panie burmistrzu. Użytkowanie wieczyste się kończy w najbliższym czasie. Będzie Pan musiał się przymierzyć do tego. Co dalej? My też. Dziękuję. To rozumiem, na piśmie nie jest. Dziękuję. Pan radny Jakaczewski, proszę. Panie burmistrzu, w związku z Pańskimi wystąpieniami publicznymi w mediach odnośnie rady tworzonej Rady Kobiet przez Pana jako jakiegoś ciała doradczego, mam zapytanie od innych mieszkańców odnośnie tworzenia podobnych rad w innych dziedzinach życia społecznego, związanych z innymi dziedzinami życia społecznego. Nie wiem, no są tu, jakie warunki trzeba spełnić, co jest jakby motywacją takiej, tworzenia takiej rady. Mam tu, Radę Mniejszości Etnicznej, Radę Dziedzictwa Kulturowego i Polityki Historycznej, Radę do Spraw Rodziny Chrześcijańskiej, no i inne. Nie będę wszystkich czytał. To jest też interpelacja złożona. Dziękuję. Dziękuję. Po zakończeniu sesji proszę wszystkie interpelacje na piśmie złożyć wyżej Rady Miejskiej. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma interpelację do Rady Jackowska? Proszę. Może nie interpelację, tylko prośbę. Dużo powiedziane. Rozmawiałam z Panią Wiceburmistrz na Powierzchowej Radzie Miasta Mangili w sprawie oświetlenia szkoły podstawowej nr 3. Tak? Zbliża się taki, jest teraz taki sezon, że tak naprawdę bardzo ciemno i niebezpiecznie. Tam są dzieci, które trudno trzeba zobowiązać pracownika do oświetlenia tego miejsca przy szkole podstawowej nr 3. Przy schodach, gdzieś jest przy schodach. Tam jest ciemno. Dziękuję bardzo, Pan Radny Kurzyński. Ja też mam zapytanie odnośnie ekranów wzdłuż ulicy Nowomiejskiej. One są jakby niedokończone i teraz mam pytanie, na czym stanęło? Czy one będą dokończane, czy znowu staną z tymi takimi stufami stępnymi? Nie wiem, to jest pytanie, bo Pan Burmistrz może nie zdążył jeszcze z tym problemem zapoznać. Albo że tutaj Pan
Adam. Dobra. Chodzi o całość projektu. Będę bardzo zaproponowany, natomiast musimy się pilnie czekać 5 lat, że można było się zainstalować inne przekanie tam nie wzrosną. Pojawi się 7 radnych, a pozostała 14, mam nadzieję, zasiądzie na trybunach i będzie
dopingować i kibicować. To jest dobry pomysł. Mam nadzieję, że na stałe zagości w kalendarzu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale ja pamiętam, jeszcze w czasie, kiedy sam byłem Rady Młodzieżowej Rady Miasta, to stoczyliśmy pojedynek z Radą Miejską piłkę nożną na asfaltowym boisku szkoły podstawowej nr 1 i srogo wtedy przegraliśmy. Także mam nadzieję, że Rada powtórzy ten wynik i wygramy ten mecz. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny, proszę. Ja mam dwa tematy. Znaczy, może temat jeden. Pierwsza rzecz to jest w sprawie odpowiedzi na interpelację. To wcześniej wspomniałem, jednak chciałbym otrzymać tą interpelację, tą odpowiedź na interpelację. No i prosiłbym jednak o dotrzymywanie terminów, jeśli chodzi o odpowiedź. Drugie pytanie moje takie, też mieszkańców, wiem, że do Państwa, do Urzędu dotarła opinia z IPN-u na temat pomnika na stadionie i tablicy powieszonej z godłem narodowym pod tą niemiecką gapą. IPN pisze w ten sposób, że po prostu ta tablica nie powinna się tam znaleźć. Czy mogę znać jakieś kroki, które Pan Burmistrz zamierza przedsięwziąć w tej sprawie? Jeśli chodzi o pierwsze Pana pytanie o interpelację, tak tutaj zdanie powiązania ze swoim kolegą, a właśnie po prostu błąd organizacyjny u nas w gabinecie moim. Jak się okazało, jedna interpelacja nie została rozdzielona, a ta interpelacja w ciągu najbliższych dni zostanie to uzupełnione. Jeśli chodzi o pomnik, o stanowisko IPN, to Państwo stanowisko znają. Sugestia jest ze strony IPN-u taka, żeby tą tablicę zdjąć. Ja już nawet przed pominięciem tej decyzji, tej opinii bardziej, tutaj informowałem, takie pytanie o moją stronę padały, że jestem za tym, żeby ta tablica została zdjęta. Choćby z tego tytułu, że ten pomnik jest na tyle kontrowersyjny, że mam wrażenie, ta kontrowersja nie ucichnie, a będzie ona dalej powstana przez różne strony i wykorzystywana na różnych płaszczyznach, więc wolałbym, żeby ta tablica znalazła swoje miejsce w innym miejscu, w takim, który raczej będzie łączył, a nie dzielił. W tym momencie zastanawiamy się nad miejscami, które można było wziąć pod uwagę. Jest tutaj brany pod uwagę ratusz, cmentarz komunalny, bo i tak tam się te obchody odbywają. Decyzja jeszcze nie zapadła, gdzie ta tablica zostanie powieszona, zamontowana, ale na pewno będzie zdjęta. I tylko tyle mogę. Mogę dopytać? Jasne. Odnośnie orła, czy on zostanie tam? Tak, zostanie. I również tablica przy szkole podstawowej nr 1 też zostanie. Tak? Z tego co pamiętam, zostało mi Państwa odpowiedź na interpelację, że przy nie chciałbym teraz skłamać, ale nie wiem, czy było takie pytanie i interpelacja. Ja nie składam nic, nie wiem. Nie, mówię już Pan, ale ktoś chyba pytał. W poprzedniej kadencji jeszcze pojawiło, pytał o to Pan Radny Brzozowski. Że przy pracach jakichś takich konserwatorskich z nigdy nie wiem, na istnieją z nimi po prostu. Mają Państwo jeszcze jakieś tablice, które można pamiętam, że Państwa zmartwić, ale ta tablica z pomnika na stadionie będzie musiała być zniszczona. Rozmawiałem z firmą, która zamontowali to na najbliższe 100 lat i po prostu będzie musiała być skuta, zniszczona i nie może być. Nie może być. Nie, ona po prostu jest nie tylko że przykręcona, ale również przyklejona już na stałe. Ja pozwolę sobie, jeśli mogę. Ponieważ to Rada Miejska w Miławie decydowała w poprzedniej kadencji o tym, że ta tablica się tam znajdzie, więc ja zakładałem, że ta dyskusja może dzisiaj się rozwinąć. No i w związku z tym też sesja Rady jest odpowiednim miejscem na to, żeby te kwestie przedyskutować. Pomnik na stadionie stał się ofiarą współczesnej polityki historycznej. Ja byłem osobiście przeciwny temu, żeby skuwać tablicę, która tam się znajdowała. A jeśli kogokolwiek kłamał na oczy, to był to czas wtedy, żeby to wyjaśnić w formie tablicy informacyjnej i myślę, żeby to sprawę załatwiło, no ale stanowisko tutaj odpowiednich instytucji było takie, a nie inne i w zasadzie pan burmistrz Adam Żyński wtedy nie miał wyjścia i takie, a nie inne kroki trzeba było poczynić. Natomiast byłem też przeciwny temu, żeby tablica, która znalazła się na pomniku, znalazła się w tamtym miejscu.
miejscu, ponieważ wszyscy już wtedy wiedzieliśmy, że ta sprawa będzie budzić kontrowersji i ona dzisiaj do nas wraca w takiej formie, a nie innej. Okazuje się, że pieniądze, które zostały wydane na to, żeby te tablice tam zamontować, one po prostu zostały wyrzucone w błoto. Szkoda, że przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, no akurat w musimy podejmować takie, a nie inne dyskusje. Skoro tablicy nie uda się uratować, to znaczy, że powinniśmy w tej sytuacji podjąć dyskusję, jak godnie jeszcze te rocznice w Iławie uczcić, skoro jeszcze możemy to zrobić. Natomiast też pan burmistrz w przerwie sesji, gdy rozmawialiśmy na ten temat, wspomniał o tym, że rzeczywiście przy tym pomniku powinna znaleźć się tablica informacyjna, która wyjaśniłaby wszystkim mieszkańcom i przyszłym i obecnym, jakie koleje losu ten pomnik po prostu przeszedł od momentu budowy jeszcze w latach 20. aż do dnia dzisiejszego. Pan radny Żyliński, proszę. Ja staram się być bardzo pośredniwy, jeśli chodzi o dyskusję, ale tak woli przypomnienia, to powierzchnię uchwały przyjmowaliśmy, radni przyjmowali 15 października, nie było tego żadnej kontrowersji. Poza jednym pojedynczym głosem, który dyskutował na temat miejsca, pozostaliśmy powierzchni rady bez żadnego wahania podjęli taką uchwałę na wniosek radnych z PiS-u. Taka była, to wszystko, zaznaczyło takiekoło. Ja też padłem ofiarą tej sytuacji, bo do ogromnym przędzieżem musiałem tę uchwałę wykonać i zrobię się uchwały gorąco w okresie ściśle wyborczym. To tak jest gwoli kalendarza, przypominając o tej sytuacji. Pani Radna, proszę. Właśnie chciałabym tutaj przypomnieć sytuację w Radnawie z 11 października. Ja już wtedy powiedziałam i tutaj pan burmistrz Szeliński zastanowił moją osobę, bo ja zrobiłam głosowanie na portalu społecznościowym, zapiszając na tego osobę. I wszyscy byli jak najbardziej za upamiętnieniem, ale nie było niczym za tym miejscem. I ja to opartykowałam na sesji, tak? Że mieszkańcy są jak najbardziej za. Ja dlaczego zabrałam teraz głos? Chciałabym Państwa uczulić na tak zwany poczek. Ja miałam wrażenie, że wszystko się dzieje bardzo szybko, bardzo nieprzemyślanie, bardzo nieskonsultowane z społeczeństwem naszych lokalnych. I chciałabym Państwa poprosić, jeżeli Państwo będziecie wychodzić z takimi inicjatywami, to żeby one nie było robione na takim pośpiechu. Bo ten pośpiech nas gubi. W tym momencie daliśmy niepotrzebnie publiczne pieniądze. Więc bardzo proszę, żebyśmy wciągnęli tak podobne inicjatywę tamtej radnicy, w tamtym miejscu, tam był Wiesław Grudyński, bo ja doskonale pamiętam, bo radni z PiS-u. I nie chodzi o to, że partie są na pewno miały dobre intencje. Niekoniecznie może dobre miejsce było. Dobre miały intencje. Ale żebyśmy my, jeżeli będziemy wychodzili z takimi inicjatywami, żeby ona robiona była bez pośpiechu, z przygotowaniem, bez pośpiechu, żebyśmy uniknęli wydatkowania niepotrzebnego publicznego pieniędzy. Panie burmistrzu, czy pan się podjął zobowiązany pismem z IPR-u, czy to jest pana decyzja? Nie poczułem się zobowiązany, tylko mi to utwierdziło przekonanie, że ta tablica powinna być zdjęta. Zresztą wcześniej w rozmowach też z osobami zainteresowanymi, które miałem przyjemność gościć w gabinecie, u siebie mówiłem, że niezależnie, czy że czekam na decyzję opinii IPR-u, ale uważam, że ta tablica powinna być zdjęta i powinna być znaleziona w innym miejscu, w którym moglibyśmy się wszyscy spotkać w tego dnia w Tamporach. Lepszego pomnika, znaku czasu, do tego, żeby wyjaśniać, jak zmieniała się historia, nie ma i jeśli już nie wiemy, jak go wykorzystać, to wykorzystajmy go właśnie w ten sposób. Czy w temacie pomnika jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Widziałem pan Rynaczewskie dłuższego czasu. Pani Rada Pasek, proszę. Panie Przewodniczący, ponieważ to ja już tutaj ponad kadencję słyszę ten problem, to co Pan Przewodniczący powiedział już przedtem, parę minut temu, ja bym bardzo prosiła jako mieszkankę, jako nauczyciel historii, żeby rzeczywiście wyjaśnić, co to jest za pomnik, jaką tablicę tam postawić. Takich miejsc i ławy związanych z przeszłością tego miasta jest coraz mniej. One znikają, giną, są zaniedbane, są zapomniane. Pojawiają się w momentach właśnie takiej sytuacji. Ten pomnik rzeczywiście jest kontrowersyjny. Ja bym bardzo prosiła, żeby ktoś zajął jakieś stanowisko, postawił taką tablicę, co to za pomnik, co to za gapa, bo jak mówimy tutaj tak potocznie gapa, to ma swoją przeszłość, niekoniecznie związaną z rządami nazistów i tak dalej. I chciałabym, żeby to wyjaśnić do końca, że rzeczywiście IPN, bo niektórzy się na decyzji IPN opierają, pomógł nam to załatwić i raz na zawsze ten problem tego orła w takim wydaniu, a nie innym, czy gapy, jak tych, którzy nazywają, zamknąć. Bo my to nie skończymy, jeszcze nasze dzieci będą to czasem. Tak, może i będą już to nie mieszają, weźmy sprawę w swoje ręce i rozstrzygnijmy ją raz na dobrze. Proszę. Oczywiście róbmy to, pokazujmy dzieciom.
kontynuatorem tamtej rady. I uważam, tak samo jak tamta rada podjęła budżet taki, a inny, i myśmy ją musieli dokończyć, żeby się spięło. Także my musimy dokończyć ten wątek. A jak się zaczęło? I trzeba to skończyć, żeby było pozytywnie. To znaczy, jak zrobione, dane było A, muszę zrobić i B. Już jest zrobiona tablica, jest powieszona. Tu się mówi o skróciu. Dlaczego? Kto ten, co zakładał, to jakie ma tam uprawnienia, że on może to zdjąć. Także trudne, to jest taka polemika. Natomiast jest tablica, każdy wie, że rocznica setna to jest, nikt do tego nie ma wątpliwości i że jest to okazały punkt, bo jest stadion, jest masę ludzi, prawda, to też jest sztuka, a nie tam w jakimś kraju dołku to postawić. To też jest istotne. I uważam, że nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby teraz zdjąć tą kapę, no bo ona nie pasuje do tego, znaczy tylko orła naszego i jest po problemie. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w tym temacie podejmujących jakiekolwiek decyzji. Tutaj zwracam się do Państwa i do Pana Burmistrza. Miejmy tę świadomość, żeby podjąć się już nie na kilka miesięcy, a na kilkadziesiąt kolejnych lat. Czy w temacie komunikatów i oświadczeń jeszcze z wyjątkiem tematu związanych z pomnikami chcieliby Państwo powiedzieć? Na 3 dni do roku. Nie widzę, ani Burmistrz. Panie Burmistrz. Bardzo proszę. Ja tylko chciałam sprostować, ponieważ jest ważna informacja, ale tutaj bardzo bystry umysł naszego pracownika przypomniał mi, czy właściwie wyjaśnił, że tutaj pan Żółkowski skinował tym lokomotywą. Rzeczywiście ona poszła w 100% z finansów. Także tutaj to był mój błąd, że gdyby pan on poszedł w górze. Dobrze, dziękuję. Tylko tam jeszcze do mojego z wami porozmawiać na temat tego projektu, bo tam jest dwa wątki tam jeszcze są. Kolega mówi, robi tam oświetlenie i nie macie do końca oświetlenia zaprojektowane do ulicy, do mostu. 4 lampy za mało tam jest zrobione i te gruzy trzeba skuć tam jeszcze z prawej strony. Dziękuję. Punkt 9 z porządku obrad uważam za wyczerpany. Bardzo proszę Państwa uwagę. Szanowni Państwo, w związku z tym, że po raz kolejny spotkamy się już w nowym roku, jest to nasze ostatnie spotkanie w 2018 roku, życzę wszystkim Państwu, byśmy przy każdej kolejnej sesji, przechodząc przez próg tej sali, czuli, że wypełniliśmy dobrze swój obowiązek. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 4 sesji Rady Miejskiej dziękuję wszystkim Państwu za udział. Zamykam obrady. Dziękuję.